Dzień dobry. Fani Obcego powinni być zadowoleni w ostatnim czasie. Polski wydawca Scream zapowiedział wypuszczenie limitowanej edycji specjalnej komiksów Aliens. Będzie ich 5 z okazji 5-lecia firmy, a pierwszy właśnie trafił w ręce fanów. I moje. Komiks prezentuje się wyśmienicie. Jest czarny, matowy, a napisy pokryte są srebrną farbą. Podobnie jak brzeg książki. Obraz Obcego na okładce pokryty jest laminatem, co świetnie go punktuje. Na brzegu okładki jest napis 5 lat Scream oraz wspaniałe logo twarzołapa. Format jest taki sam jak inne komiksy w wydaniu specjalnym od Scream. Dzięki temu będzie pasował na półce z waszymi ulubionymi komiksami. U mnie pasuje idealnie, a o innych komiksach w edycjach specjalnych od Scream możecie dowiedzieć się z odcinków na moim kanale. Komiks zawiera wybrane historie o obcym. Uprowadzeni, ładunek, obcy, inkubacja, spustoszenie i chora miłość. Jednak na okładce umieszczono tytuły tylko dwóch opowiadań, uprowadzeni i spustoszenie. Wszystkie opowiadania były oryginalnie wydane przez Dark Horse. Przy każdej historii pracowali inni artyści i można powiedzieć, że dzięki temu czytelnik zostaje zaproszony do różnych światów. Mamy nie tylko różnych scenarzystów, ale i różnych rysowników. To powoduje, że doświadczamy wielu wrażeń podczas czytania. Sami zobaczcie. I tutaj jeszcze na uwagę zasługuje pewna ciekawostka. Opowiadanie Spustoszenie zostało stworzone przez kilkudziesięciu rysowników. Jest to mocno widoczne. Niektóre style są do siebie podobne, inne bardzo odmienne. Ale tę komiksową historię czyta się świetnie i według mnie jest to bardzo ciekawe przeżycie. Dobrym pomysłem było dodanie do zeszytu oryginalnych okładek komiksów. Obrazy są świetne, stanowią kolejne przeżycie. Są umieszczone przed każdym opowiadaniem oraz na końcu. Musicie przyznać, że są imponujące. Opowiadania nie łączą się z filmowymi wersjami. Na moim kanale omówiłem ciekawą trylogię napisaną przez Marka Verheidena. Trzy opowiadania komiksowe są kontynuacją filmów Obcy Ridleya Scotta i Obcy 2 Jamesa Camerona i zostały stworzone zanim powstał film Obcy 3 Davida Finchera. Te komiksy wspaniale łączą się z filmami i kontynuują losy dziewczynki Newt, żołnierza Hicksa, a także Ripley. Zeszyty również zostały wydane w Polsce przez Scream. Scenarzyści nowego limitowanego komiksu Obcy wychodzą z założenia, że czytelnik zna podstawowe informacje o obcym. Jak dochodzi do zapłodnienia, jak rozwija się obcy i jakie ma zamiary wobec ludzi. W pierwszym opowiadaniu Uprowadzeni zostaje pokazane, że ludzkość wie o obcych i umie się przed nimi bronić. Istnieje nielegalny handel jajami obcych. Zostaje wprowadzony nowy obcy, który jest nosicielem czegoś, co bardzo zagraża ludzkości. Już jajo z twarzołapem ma inny kolor. I przez chciwość przemytników przypadkowo zostaje ono wprowadzone do przestrzeni ludzi, a skutki są tragiczne. Świetnie został tutaj pokazany świat przyszłości. Jak ludzie podróżują, jak działają przemytnicy jaj oraz jakimi medialnymi rozrywkami karmi się ludzkość. Mamy też żądzę pieniądza i wykorzystywanie władzy przez ludzi zamożnych. Akcja dzieje się na planecie, gdzie wybudowano ośrodek dla bogatych ludzi chcących czuć się jak w raju. I tam dociera obcy. W filmach z uniwersum Obcego nie mieliśmy takiego rozwiązania fabularnego, zaś kino lubi wprowadzać potwory do raju. Przykładem może być Park Jurajski, którego tytułowy park z założenia miał być nowoczesnym i pięknym dla turystów parkiem, a stał się piekłem, kiedy dinozaury wydostały się na wolność. Podobnie jest z filmem Świat Dzikiego Zachodu z 1973 roku, w którym nowoczesny park staje się miejscem ataku zbuntowanych robotów. Współczesny serial Westworld chyba jeszcze lepiej to pokazuje. Kolejnym opowiadaniem jest Ładunek. Jest to bardzo ciekawa historia ukazująca zemstę człowieka, który został wystawiony policji przez swojego pracownika. W tej historii obcy jest narzędziem, a nie główną siłą napędową fabuły. Takie podejście jest ciekawe, bo nie wykorzystuje wciąż obcego jako głównego filaru opowieści. Szkoda, że historia jest wyjątkowo krótka i bardzo szybko się kończy. Kolejnym opowiadaniem jest Obcy. I ta historia naprawdę wciąga. Akcja dzieje się na planecie zamieszkiwanej przez obcą cywilizację. Mało rozwiniętą jeszcze. Obcy prezentuje się tutaj świetnie. Dla mieszkańców stanowi złe bóstwo, z którym ciężko walczyć. Jednak
podejmują walkę. Historia jest naprawdę ciekawa. Mi podobało się pokazanie obcego jako potwora żyjącego w różnych częściach kosmosu w różnym czasie. Takie rozwiązanie fabularne ukazywały nam kolejne części filmu Transformers, co pokazywało szerszy aspekt pochodzenia i bytu robotów z kosmosu. Za sprawą Prometeusza również mogliśmy zobaczyć szersze pole działania obcych. Kolejne opowiadanie Inkubacja jest zapisem doświadczeń pewnego mężczyzny, a doświadczył ataku obcych. Próbuje on ustalić, jak obcy dotarli na Ziemię. Historia jest wciągająca, pomimo że nie mamy tutaj dialogów, a jedynie opisy do zdjęć. Fabuła znowu pokazuje istnienie obcej cywilizacji, co wpisuje się w historię z uniwersum obcego. Już w pierwszej części filmu Obcy, ósmy pasażer Nostromo Ridleya Scotta, mieliśmy pokazane martwe ciało osobnika innego gatunku niż ludzki. W Prometeuszu Scott rozwinął tę postać. Zdecydowanie moim faworytem jest opowiadanie Spustoszenie. Historia może jest trochę z przymrużeniem oka, bo opowiada o możliwości wyodrębnienia jaźni i przechodzenia jej przez różne ciała. Jednak każda strona historii przyciąga uwagę czytelnika i to nie tylko za sprawą fabuły. Wspomniałem na początku, że przy tym opowiadaniu pracowało wielu rysowników i faktycznie ma się poczucie różnych stylów rysunku. Jest to niezwykłe przeżycie, bo sama historia jest spójna, zaś obrazy nie. Miejscami styl jest naprawdę odmienny. Powstaje pytanie, czy to przeszkadza? Pewnie może, ale mi nie przeszkadzało. Było nawet czasami miłym zaskoczeniem. Odbiór opowiadania jest inny niż przy standardowym komiksie. Ma się poczucie, że każdy rysownik oddał hołd postaci obcego według swojego wzoru, według swoich możliwości. Zresztą kino niejednokrotnie korzystało z takich rozwiązań. Przykładem mogą być filmy złożone z opowieści, które wyreżyserowane były przez innego twórcę. Da się poczuć inny styl opowieści filmowej. Ostatnim opowiadaniem jest Chora miłość i ponownie jest to krótka historia z obcym. Właściwie stanowi domknięcie całego zeszytu. Historia jest lekka i przyjemna, jednak nie zaskakuje jak inne. Wszystkie opowieści nie łączą się w jakiś sposób z filmami, pomimo że opowiadania wymagają od czytelnika podstawowej wiedzy o filmach z serii Obcy. Po prostu nie wszystko o tym potworze jest dopowiedziane. Na pewno warto mieć komplet wszystkich 5 zeszytów limitowanej edycji specjalnej od Scream. Ja cieszę się bardzo, że ten komiks został mi polecony przez jednego z moich widzów. Dzięki za dzisiaj, śledźcie mój kanał, nowe osoby zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.